ludzkości. W tych ostatnich chwilach przed zagładą atomową Stanów Zjednoczonych kieruję do was te słowa. Przygotujcie swoje serca i rozumy na upadek systemu. Nadchodzi nowa era. Tylko te państwa, które uznają jedynego, prawdziwego Boga swoim królem, ostoją się. Zostanie wprowadzona monarchia teokratyczna, a prawo Boże będzie obowiązywało każdego. Ja zostałem wybrany na regenta Królestwa Bożego i będę zarządzał sprawami świata. Wszystkie narody, aparaty państwa, policja, wojsko i inne służby mają mi się podporządkować. Zacznijcie myśleć nowymi schematami. To już koniec demokracji, która jest iście dyktaturą ignorantów. Jeżeli chcecie przetrwać, musicie dostosować się do woli Bożej. Poszukałbyś wreszcie jakiejś pracy, a nie ciągle nagrywasz te głupoty do internetu. A ta zagłada Ameryki? Zwiastujesz ją 2-3 lata. Tereso, oblej się herbatą. Masz? Tak. Po co ci zdjęcie mojej matki? Chcę zobaczyć, jak się zestarzejesz. To istotne, jeżeli mam spędzić z tobą resztę życia. Jaja sobie robisz? Krótka piłka. Postanowiłem się w tobie zakochać. Zakochaj się we mnie, Malino! Kocham cię! Chyba zepsułem swoją dziewczynę. Masz dziewczynę? Świeża sprawa. Zaraz tam będę. Szybciej. Marino, bądź normalna. Normalna. Widzisz, jest odporna na moje rozkazy. Czemu ty jesteś tak ubrany? Gram w jasełkach. Przybiegłem prosto z próby. Co robimy? Wiem! Zostaw to mi!
Dlaczego ona zawsze jest wściekła? Babcia nadal krąży wokół bloku. Nie może wejść do środka. Odkąd kazałeś jej tu więcej nie przychodzić. I dobrze jej tak? Ja nie wiem, po kim ty masz taki paskudny charakter. Tereso? Pocałuj mnie w czoło i powiedz, że jesteś ze mnie dumna. Wszystkie narody, aparaty państwa, policja, wojsko i inne służby mają mi się podporządkować. Nie wiem jak ty, ale ja się już podporządkowała. A może on ma rację i tak właśnie wygląda świat. Bóg i sens. Co wtedy? A raczej stawiałabym na słabej jakości mefedron. Ale ja mówię serio, może po prostu stwórca też jest przygłupem. O, czekaj, jest coś jeszcze. Koleś organizuje casting. Casting? Na ludzi z talentami, serio, tak to jest napisane. Którzy mają zostać jego armią przyboczną. Nie wiem jak ty, ale ja się wybieram. Moja supermoc to tworzenie iluzji. Supermoc kojarzy się z komiksami i brzmi niepoważnie. Preferujemy termin talent. Mój talent to tworzenie iluzji. Tandetne efekty 3D. Dziękujemy, odezwiemy się później. Bierzemy ją. Co? Czemu? To był znak. Kiedy Bóg przemawia do mnie we śnie, zawsze przybiera postać wściekłej gęsi. Tylko dlaczego ona zawsze jest wściekła? Potrafię tworzyć haiku. To takie japońskie trójwersowe wiersze. Umiem je robić błyskawicznie. Burzliwa pora, na dworze słonecznie. Nie umiem się cieszyć. Madam Słoneczko, mam gwiazdę zamiast serca, dzięki czemu potrafię zmieniać się w kulę światła. Pokazać? Możliwe skutki uboczne? Nie ma! Nie ma! To znaczy, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że moja zdolność ma jakikolwiek związek z nowotworami u wszystkich członków mojej rodziny. Filiżanka herbaty w zlewie jest pusta. Nie wiem, jak to nazwać. Najlepiej pokażę. Aha!
Jedyne, co potrafisz zrobić, to pompować balon siłą woli. Nie tylko. Nie tylko balony. Z gardła wydobywa się głos. Ledwo słyszalny. Zapada cisza. Potrafię sejwować rzeczywistość. Na przykład zapisuję teraz i wczytuję swoje życie od tego momentu. Problem polega na tym, że nie potrafię tego udowodnić. Przychodzę na ten casting już 4., 5. raz, a wy za każdym razem mnie nie przyjmujecie. Bo ja mam taką super moc, która polega na tym, że wyglądam dobrze w każdym kapeluszu. Potrafię transmutować brokat w konfetti. Mam silnie rozwinięty zmysł smaku, dzięki czemu doświadczam aż 6 smaków, podczas gdy zwykły śmiertelnik ma dostęp do zaledwie 5. Ten 6, nowy smak, nazwałem zgniotwałym. Mam 9 żyć. Już tylko 8. Jak na razie gówno nie wyjdzie. Język. Słaby wybór. Co Bóg zamknął, to nikt nie otworzy. A co Bóg otworzył, to nikt nie zamknie. Co? W sumie to muszę już iść. Mamy próbę do jasełek. To jest próba generalna. Muszę tam być. To ja się zbieram. Mam cię całego albo wcale. Resztki są dobre dla psa. Następny! Jestem przywoływaczem. Przywołuję twoją starą. Moją starą? Każdą starą. Miałeś opróżnić zmywarkę, wyrzucić śmieci, podlać kwiaty. Nie jest odkurzane! Tereso, walnij głową w ścianę. No, albo nie, nie rób tego. Potrafię znikać ludzi. Stykać chyba niekoniecznie. Nie rozumiem. Chyba chodzi o dematerializację. A więc tym się zajmujesz całymi dniami? Nie pracujesz, nie pomagasz mi w domu, nigdy ciebie nie ma, jak ciebie potrzebuję. Urząd pracy może, podanie mi sobie na pisze. Znikaszu, zniknij moją mamę. Jak długo trwały te efekty? Wieczne. Ale możesz sprowadzać ich z powrotem? No nie. To takie troszkę maleństwo. Tyle, że bez trupa. Przy dupasie? Będziesz mi prał i gotował? To oczywiście było pytanie retoryczne. A co do ciebie, znikaczu? Oczywiście zostajesz przyjęty. O! Widzę, że już ci lepiej.
Malino, podskocz! Nadal jest odporna na moje rozkazy. Widzę. O ile nam wiadomo, Malino, nie masz przecież żadnych talentów. Sztuki walki bronią niekonwencjonalną. Potrafię walczyć wachlarzem. Zademonstruj. Dosyć. Dystans. Podwiń rękawy. Nalegam. Nie lubimy fanatyków. Jestem innego zdania. Telepatka klasy Omega. Czytanie w myślach. Modyfikacja wspomnień. Kontrola umysłu. Ona jest zbyt potężna. Znikaczu! Zniknij ją! Zniknij siebie! Niech to jasna Teraz to mnie wkurzyłeś! Nie rób mu krzywdy! Ochronię cię! Tango! Zrobiłaś? Zresetowałam go. Mam nadzieję, że lepiej go wychowacie. Nie idę. Nie. Bolą mnie nogi. Nie. Patrykiusz. Nie chcę iść. Jeszcze tylko kilka kroków. Bolą mnie nogi. Nie idę. Nie. Chodź. Idziemy ładnie. Nie. Nie idę.